Oh. Witajcie na kanale Maigra. Macie z tej strony e, Małą Główną Burzę. Rozpętałem w internecie w zeszłym tygodniu, wystawiając Case'a Evolving Skies na sprzedaż. E, bardzo mi to zaskoczyło, szczerze mówiąc. Bardziej obstawiałem, że się nikt nie będzie pod postem odzywać, a się okazało, że odzywało się no, nawet tam trochę ludzi oburzonych ceną, jaka to jest cena wysoka. Ja sprawdziłem co jest na Card ściągnąłem 50 euro i wystawiłem. 50 euro przy przykładzie 2,5 tysiąca euro to jest no prowizja 2%, nie? Więc położyłem posta i sprawdziłem co się stanie. Bardzo dużo ludzi było zaskoczonych tym, że cały case zapakowany był sprzedawany drożej niż jakbyśmy kupowali boxa osobno. Pojawiły się oskarżenia, że Używam sformułowania fałszywego, jakim jest case premium. Chociaż go nie użyłem, ale próbczę z tym. No i e, jest, jestem spekulantem i tak dalej, i tak dalej. No coś tam, coś tam było, ludziom się nie podobało. W komentarzach próbowałem wyjaśnić, skąd w ogóle jest ten pomysł, że case jest droższy niż luźne boksy. E, I uważam, że moje argumenty były dość logiczne. Rynek, market mnie popiera. Bo to nie jest, że ja wystawiam za milion złotych, a cena sklepowa jest na przykład tysiąc, tylko ja po prostu wystawiam za tyle, ile jest. I no wszystko, uważam, że to jest dobry materiał właśnie na film, żeby wam wytłumaczyć, dlaczego niektóre przedmioty są wciąż droższe, zapakowane, jeszcze bardziej zapakowane, niż jakby to było w przypadku, nie wiem, no czegoś tylko trochę zapakowanego. No, box kontra case, nie? O to mi chodzi. Może nie za bardzo, nie za dobrze to wyjaśniłem. Na początek warto się przyjrzeć dwóm sprawom. W Polsce to nic nie istnieje, ale w Stanach jest coś takiego, takie wydarzenie zwane Mass Box Opening, tak? Czyli sklepy zamawiają powiedzmy sobie tysiąc boxów, czegoś tam, nieważne czego, i próbują wyciągnąć single, tak żeby je sprzedać przed premierą jak najszybciej i zarobić na tym, że te single są w cenie, dużo ludzi chce je do grania, do kolekcjonowania, wiadomo FOMO i tak Dlatego Sklepy starają się jak najwięcej tych boxów otwierać, żeby przy okazji sprawdzić, jakie jest prawdopodobieństwo natrafienia danej karty, danej grupy kart, i na tej podstawie później w przyszłości kontynuować te same mass box, openingi. Co teraz? Nie? Przykładowo, nie wiem, nie wiem jak się nazywa ten set Magicu, ale był taki set, gdzie wyszedł y, Kryształowy Lotus, jeweled Lotus, coś takiego. Y, zakładano, że ta karta będzie często na zasadzie raz na parę boxów. Okazało się, że ta karta jest 10 razy rzadsza, przez co jej cena musiała się zmienić w czasie, i przez co bardzo atrakcyjne zrobiły się mas box openingi. Bo pozostałe karty były ok, ale była spora szansa na ten mega hit, nie? na ten Black Lotus. Eee, I to był dobry znak. To był dobry znak dla gry, bo to znaczy, że będzie popyt na te produkty. Eee, dużo sklepy to otwierają, więc mniej sprzedają. Więc jak ludzie chcą boxy, to muszą kupować te boxy trochę drożej. I to się tam nakręca, jest zdrowa cena. Sklepy zarabiają, yy, gracze mają karty, które są wartościowe, wszyscy ogólnie są zadowoleni. Yy, magicowcy to już nie magicowcy, tylko wizardzi tym bardziej, no bo sprzedają produkt yy, i nie zostaje im nic w, w magazynach. W Pokemonach nie wiem na ile to jest praktykowane, bo do tego materiału zajrzałem sobie na kilka statystyk yy, no, dużych sklepów, jak oni często trafiali dane karty. I chyba największą opęk, jaki tutaj mam na kartce, to jest 5000 paczek, co daje nam około no, do 100, 140 boksów. No to 140 przez 6 to jest jakieś 20 parę ksów, tak? 24 ksy, no powiedzmy 24 ksy. 23, 23 to było 138, a bo to jest 138, dobra. To 23 ksy. No i teraz w każdym casie jest 216 paczek, tak? Podzielimy. 36 razy 6 mam 216 i dla tych statystyk tutaj na przykład mamy Charizarda i dla Evolving Skies oczywiście statystyki polegają na tym, że sprawdzamy jak często wpada karta z danej grupy kart, czyli na przykład jak często wpada złoty pokémon, jak często wpada złoty item, jak często wpada tęczowy trener, jak często wpada full art trener jak często wpada alt art VK jak często wpada alt art VMAX w booster boxach Wiemy, że jakieś tam ustandaryzowane pull rate y są, bo z reguły oczekujemy trzech, 4 fałek, czy tam iX-ów. Z reguły oczekujemy czegoś z trainers galery, jak było, tak? Mniej niż dwa hity to chyba nigdy się nie zdarzyło, Średnia to są trzy, czy tam trzy? Trzy małe, jeden duży? Może cztery? No już nie pamiętam, ale w każdym razie kupując booster boxa zakładamy, że coś wpadnie i to z reguły wpada. W ogóle Scarlet Violet jest chyba pięknym przykładem, bo nie widziałem mniej trafień niż 11 i więcej niż 13. I bardzo mocno się trzymają tej dwunastki. Praktycznie, jakkolwiek byśmy produkty różne nie kupowali, żebyśmy mieli jakąś tam większą pulę tych paczek, to gdzieś koło tej jednej trzeciej się znajdziemy. Trochę może na plus, może trochę na minus, ale ostatecznie będziemy gdzieś w okolicach tej co trzeciej paczki w Scarlet Violet. Natomiast wracając do Evolving Skies, tutaj mam jakiś Karozart sklep, 5000 paczek ponad 5000 paczek. Fałkę Alt Arta trafiali raz na 82 paczki. Wimax Alt Arta trafiali raz na 283 paczki. Co nam daje? Gdybyśmy zamienili te paczki w case'y, tak? czyli przez, przemnożyli przez 216, no to mamy, że fałkowy Alt Art wpada mniej więcej 2,6 na kejsa a maksowy altart wpada z reguły 0,76 na keisa, co po sumowaniu daje nam około 3 z haczykiem altarty na kejsa. I dlaczego ta statystyka 3 altarty na kejsa jest istotna? Od dawien dawna, w sumie, w sumie odkąd się spotkałem z inwestowaniem w boksy, istnieje taki współczynnik nazywany effort value. Nie effort value, tylko expected value. Trochę mi się pomyliło, chyba za dużo grałem w gry. EV. E i literka V. Ten współczynnik mówi, jaką wartość kart możemy oczekiwać po średnim boksie. Na tej podstawie wiemy, czy produkt jest popularny, czy jest na niego popyt, czy możemy trafić coś fajnego, czy gra umiera albo nie umiera. Pamiętam taki przypadek, chyba to było we Flash and Bloodzie, jak robili te WTR Unlimited boxy. I to był moment, kiedy naprawdę mało... Mm, nie, przepraszam, kiedy tych boxów było bardzo dużo, ludzi było mało i były tam różne takie afery. To zaraz po tym, jak Monarch padł, jak ta, przepraszam, jak ta bańka pękła. Wtedy boxy wutera, a e, Arkham Rising były po jakieś 40 dolarów i effort value, przepraszam, nie, tych dwóch nie. Monarchan Limited. Tak, Monarchan Limited po tym, jak Monarch pierwsza edycja padł. To on, te te boksy chodziło jakieś 40 dolarów coś. Effort value tych boksów był w okolice 10 dolarów. Tak? Czyli mamy box, gdzie średnia wartość zwrotu otworzonego boksa to jest 25%. To był bardzo kiepski wynik. Naprawdę bardzo kiepski wynik i to świadczyło o tym, że sytuacja na rynku jest zła. Średnio effort value dla zwykłego boksa kupionego na rynku na eBayu na TCG Playerze powinna wynosić jakoś 80% wartości boxa, Czyli jeżeli mamy boksa za 100 dolarów, powinniśmy być w stanie średnio wyjąć 100 dolarów, tak? Tak upraszczając. Oczywiście, jak. Kupimy boksa, wyjmiemy. Kupiłem boksa 120 dolarów, wyjęliśmy za 40 dolarów. No to nie możemy krzyczeć, łobo, że statystyka była taka, ja miałam mniej. No na tym polega statystyka. Bierzemy całą pulę i staramy się odgadnąć różne współczynniki na podstawie tego, co nam wychodzi z przykładów, z różnych openingów tak dalej. Mam tutaj też przykład tego Danny Phantom. On otworzył 54 boksy. I na przykład, jeśli chodzi o alt-arty fałkowe, no to miał e, jeden alt-art na 92 paczki i Vimax alt-arty miał jeden Vimax na 176. E, ta próbka jest mniejsza niż tamta poprzednia. E, dla alt-artów daje nam V, alt-artów, fałek, alt-artów daje nam 2,34 na case. A. Dla Vimax alt-artów daje nam 1,2 na case. A. Czyli znowu tutaj krążymy w okolicach 3 altartów z szansą na 4, i mniej więcej taki wynik nam zostaje, tak? I teraz. I teraz. Prawdopodobieństwo tego, że trafimy coś pod rząd, jest oczywiście małe, im częściej to coś trafiamy, tak? Jeżeli rzucamy monetą mamy 50, /50 orzeł reszka, to żeby trafić dwie reszki pod rząd, to mamy już 25%, tak? Jedna druga razy jedna druga. Po tym, żeby znowu było pod rząd coś, to jest jedna druga, jedna druga, jedna druga, jedna druga. Ciąg trafialności tych rzeczy jest stały i jest malejący. Nie? Mamy coraz mniejszą szansę, że coś trafimy. I z kartami jest to samo. Największą pulę paczek w zapakowanym fabrycznie pudełku mamy w booster boxach. Jest to właśnie 216 paczek w kejsie. Jaka jest teraz szansa? Że przy pakowaniu zapakowali nam tyle V alt artów, że każdy box będzie miał po dwa. Jaka jest szansa na 10 alt artów w Kejsie? No mizerna. Jeżeli e, średnia to jest 3, no powiedzmy 3,5 na 6 boksów, no to szansa na to, że wyciągniemy 10 w takim case jest no, no mała. Nie? I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie gościa, który kupił kejsa. Otwiera pierwszego boksa, ma altarta. Otwiera drugiego boksa, ma altarta. Otwiera trzeciego boksa, ma altarta. Jaka jest szansa, że w czwartym znowu będzie altarta? Jakaś jest. Ale czy taka duża, jak na początku, mając sześć boksów? No oczywiście, że nie. I teraz, biorąc pod uwagę effort value, to, że na trzech pierwszych boksach wyszedł poza skalę, bo zarobił, a średnia jest niżej. To prawdopodobieństwo tego, że w pozostałych boksach wartość wyciągniętych kart będzie niższa, no jest zdecydowanie większa, tak? Bo wszystko ciągnie do tej średniej. Jakkolwiek byś, jakbyśmy w nieskończoność otwierali paczki, to byśmy ostatecznie trafili na tą idealną średnią. Więc jeżeli nasze szczęście jest powyżej tych statystyk, mamy fuksa, to nie ma sensu otwierać dalej. Lepiej to sprzedać i mieć większą wartość, nie? Myślę, że logiczne. To było bardzo istotne w setach jak Lost Origin lub Silver Tempest, bo o ile w Evolving Skies mieliśmy trochę tych altartów, nie? Tam było ich sporo. No i trafialiśmy, no powiedzmy te trzy z hakiem. Ja na nagraniach mam dwa altarty w case, ale pamiętam, że otworzyłem sobie jeszcze osobnego boxa i tam miałem jeszcze jednego altarta, więc pewnie jakbym wszystko posumował, to byśmy się zbliżyli do tego tam 3 z haczykiem. Natomiast Lost Origin to była Kosa. Myśmy tutaj otworzyli mało boksów, chyba 4, oczywiście nie trafiliśmy. Silver Tempest mieliśmy Fuxa, bo tam parę boksów jeden wpadł, ale statystycznie to jest TCG Player, jeśli chodzi o Lost Origin. Trafienie jednego altarta z czterech, bo tam są tylko cztery, to też warto na to zwrócić uwagę. Jest szansa 1 na 832 paczki co daje nam jeden Alt Art na 23 boksy, co daje nam e, jeden Alt Art na, na 3,85 kaysa? Tak, 85? Dziwna liczba, ale chyba tak. Co to oznacza? Jeżeli zależy nam na Alt Artach tak? i z tego generujemy największą wartość z wszystkich boksów, to jeżeli trafimy jednego ale Arta w keysie, na którego mamy, no powiedzmy, tam 30% szans, że w keysie będzie, to jaki jest sens otwierać pozostałe boksy w keysie, jeżeli w pierwszym boksie trafiliśmy? Jakaś tam szansa jest, nie? Bo mamy 5 boksów, w których mamy szansę około 10%, tak? Coś takiego, sumarycznie, że w tych pozostałych 5 boksach będzie. Jaki jest sens to otwierać? Jeżeli jesteśmy. Głównie po to, żeby wygenerować jakąś wartość z tych produktów. Sensu ja nie widzę. Po prostu się to nie opłaca. I sklepy tak po prostu robią. Otwierają tyle, żeby się zgadzało, a resztę kładą na półki. Oczywiście to nie jest stałe prawdopodobieństwo, nie? W sensie inaczej. Karty nie są rozłożone stale w paczkach, że co trzeci box musi być, że co setna paczka musi być. Bardzo fajny przykład daje nam Flash and Blood, gdzie karta legendarna wypada teraz już trochę łatwiej, chyba 1 na 80 parę paczek, gdzie w case jest 96 paczek, bo to są cztery boksy po 24. No i jeżeli mamy legendę raz na 90, no powiedzmy raz na 90, no to otwierając tego kejsa, mamy praktycznie zagwarantowaną jedną legendę. Praktycznie, bo oczywiście może się zdarzyć, że nie trafimy, bo może się trafić koleś, który w swoim caseie ma 3 legendy. I zabierze statystycznie z tamtem, tamtemu, co ma zero. Ale jak policzymy wszystkie case'y na świecie, wszystkie openingi, no to się okaże, że średnio co case powinna ta legenda wpadać. Dlatego we Bladzie ludzie, jeżeli mają finansową możliwość, kupują głównie case'y zapakowane. Głównie handluje się case'ami, a nie pojedynczymi box'ami. Tak? Tak jest w nowych setach. Możecie, możecie iść do swojego sklepu i zapytać się, czy najpierw są brane case'y, czy pojedyncze box'y. Gwarantuję wam, że większość sklepów wam powie, że bardzo dużo, a może nawet ponad połowa klientów bierze kejsy, a nie jeden, dwa boxy. A tym, w tym temacie na, na grupie Facebookowej, gdzie wystawiłem tego case'a, pojawił się też link do kanału Oposum Boot. Nie wiem, jak go poprawnie przeczytać. Kolej z Australii. Ziomek Jay Lufta, chyba? J.Loft. Jakoś tak. Ziomek takiego. YouTubera, którego ja bardzo lubię, bo fajne materiały robi o japońskich kartach. On tam mówił o tym, że nie istnieje coś takiego case premium, ale opowiadał o boksach japońskich. Argumentował swój punkt widzenia tym, że on dużo boksów otwierał i czasem ktoś miał super boksa, czasem nie miał i nie miał znaczenia, czy to case, czy nie. No i oczywiście, jako kontrargument, podawał też informację, że nie można przewidzieć trafienia danej karty w case. I z tym się zgadzam. Nie możemy przewidzieć danej karty w kasie, nawet w japońskim, ale jesteśmy w stanie przewidzieć, czy trafimy coś z danej grupy kart. Tak? Pamiętacie mój materiał, w którym mówiłem o tym mój poprzedni, chyba nawet materiał w którym mówiłem o tym, kiedy mogli ukraść w Stanach Zjednoczonych ci złodzieje karty sekrety z produkcji. Jak mamy maszynę, która nam losuje te, układa w jakiejś kolejności te karty do trafienia, no to tam możemy coś podsunąć i te karty ukraść, tak? A ta maszyna pilnuje tego, żeby sumaryczne prawdopodobieństwo wystawienia danych kart było, yy, no cały czas stałe. Jednocześnie rozrzuca te karty tak, żeby nie było tak zwanego problemu clappingu, Czyli, że mamy boksa, w którym jest 18 sekretów. Uwaga, we Fusion Strike do Kanady pojechały takie boxy z Fusion Strike'a. I możecie sobie wygooglać, że było coś takiego jak god box, boski box z Fusion Strike'a, gdzie ludzie otwierali np. 3 alt arty w jednym boksie. Czy byłoby to możliwe, gdyby nie było tego błędu? Bo to było oficjalnie nazwane jako błąd. Teoretycznie możecie powiedzieć, że tak, no otwieram, mamy case'a, mamy 3,3 alt arty na case'a, no to trafiamy 3 alt arty, jeszcze dwie złote karty, jeszcze 5 full artów, bo przecież szansa jest tam jeden na coś, więc jeden na miliard boksów tak się może zdarzyć. Uwaga, nie. Uwaga, tak się nie dzieje. Maszyny pilnują, żeby rozkład tych kart był równomierny. Żeby każdy otwierając boksa miał mniej więcej równą szansę na trafienie danej karty. Ale Potem to jest pakowane i to musi być rozdystrybuowane tak, żeby te karty nie były za blisko siebie. I dlatego case'y są takim fajnym przykładem do liczenia prawdopodobieństwa i do liczenia FF value. Bo wiemy, że pokemony pilnują, żeby tych super rzadkich kart nie wpadało za dużo. Innymi słowy, jeżeli wiemy, że jest jakaś szansa na ileś dobrych kart w case'ie, no to Wiemy też, że Pokemony pilnują, żeby one nie wpadały za często. Więc skoro już nam się udało wyjść poza średnią do góry, trafiliśmy więcej tych kart, ile chcieliśmy, to jaka jest szansa, że w kolejnych boxach będzie znowu więcej? No, pomyślcie, pomyślcie. Znowu odchodząc od tematu na chwilę, Flash and Blood Outsiders. Pojawił się błąd w produkcji, w pakowaniu i w sortowaniu, gdzie zamiast komonów, e, rewersów, były legendarne rewersy, legendarne karty. Co sprawiło, że w Ameryce trafiły, do Ameryki trafiły boksy, w których było 12 legendarnych kart na boksa? Zamiast 1 na 4 boksy to było 12 na boksa. Wyobrażacie, jak ludzie na to zareagowali? Na początku się cieszyli, bo myśleli, że to jakiś Godbox, coś takiego. A to oczywiście znowu błąd systemu. Ktoś może powiedzieć, że o statystycznie może wypaść no, nie może. Bo to jest błąd. Więc jeżeli trafiają się takie chore trafienia, że nie wiem, ja kupuję boksa mam 5 artów, kolega kupuje boksa mam pięć 5 altartów, to to jest błąd. To nie jest przypadek albo to nie jest zaplanowane. To jest błąd. Dlatego, po tylu latach istnienia tej gry, po tylu latach otwierania różnych boksów, wszyscy wiedzą, że trafiając jakieś duże hity w boksie, w danym case, szansa, że to samo się powtórzy w kolejnym boksie, jest mizerna. Minimalna. I dlatego case jest wart więcej niż luźne boksy. Bo to nie jest case, bo to nie case jest wart więcej. To luźne boksy są warte mniej. Tak? Ja? Skumali? 20 minut to gadam. I po prostu mam wrażenie, że łyżką w herbacie tylko sobie mieszam. Bo tutaj nie ma niczego odkrywczego. To jest tak samo, jakbyście chcieli kupować paczki z otwartego booster boxa, bo ktoś już wyjął 10 paczek. Tak? I teraz sprzedaje paczki za dychę zamiast za 15. Uuu, wyjąłeś dobre karty. Może nie wyjął dobrych kart? Może to najlepsza jeszcze jest cały czas tam w tym boxie. No. No, ale to się kłania, właśnie wiedza z matematyki, ze statystyki, prawdopodobieństwo tego, jak człowiek potrafi być chciwy. No i tak, jak po prostu działa rynek. Bo gdyby to, co ja mówię, było fałszywe, rynek by to zweryfikował i te boksy nie byłyby więcej warte. Nie będę odpowiadał za rynek japoński, bo nie wiem do końca, jak tam jest. Sprawdziłem sobie tylko, jak to wyglądało dla tak. Tak, Team gx -y, złote karty. Nie wiem, czy pamiętacie ten set. Otworzyliśmy sobie dwa boksiki. Tam szansa na złotego GX-a, tak, była mniej więcej jeden albo dwa na case. -a. Statystycznie, jak tam słyszałem od znajomych swego czasu, nie zdarzyło się więcej niż dwa złote tak -y na boxa. Screen, mogę wrzucić. Jak kolek Pokémon mówi, że się one, tu trafia? W tym nagraniu mają tylko jednego złotego GXa, czyli wpada w średnią. Czy, mogło, czy może być zero, nie wiem? Ale średnio 1-2 złote GX -y na 10 boxów, czyli na jednego case'a Brzmi sensownie. Nie? Czy może być case, w którym będą 3? Pewnie tak. Ale co z tego, skoro średnia jest? 1, coś. To jeżeli otworzymy 2 złote GX, -y, jest sens otwierać pozostałe 8 booster boxów? Jeżeli chcecie złote karty, no nie. Po prostu nie. Dobra. Myślę, że tyle. Jak macie wątpliwości do tego, co mówię, to piszcie w komentarzach. Ten materiał już jest bardzo długi, no ale trzeba było to powiedzieć. No. Case z 6 booster boxów jest po prostu wart więcej niż 6 booster boxów. Tyle. I z czasem ta różnica będzie coraz większa. Tak samo jak większa jest różnica między wartością samego boxa a pojedynczymi kartami. Ale to jest temat już na inną pogadankę. No. Tyle. Się garbię w tym materiale masakra. No, no się trzymajcie. Te lajki, tam suby, możecie też dawać. A teraz sezon ogórkowy nic się nie dzieje. Trochę dramy w sumie nie zaszkodzi. Cześć.